Witaj w kursie dotyczącym programowania asynchronicznego w Pythonie. Pierwsze, co musimy zrobić, to zrozumieć samą nazwę programowania asynchronicznego. Czym dokładnie jest? Pewnie mniej więcej wiesz, skoro kupiłeś ten kurs, ale lepiej wykluczyć pewne nieścisłości. Programowanie asynchroniczne to sytuacja, w której pewne części programu wykonują się niezależnie od siebie czy głównej części pętli programu. Ta niezależność niekoniecznie jest pełna, bowiem główna pętla programu najczęściej właśnie tworzy wątki, tworzy procesy, ale chodzi o to, że program nie jest uruchamiany ściśle linijka po linijce. Samo programowanie asynchroniczne to nie jest tak jak z programowaniem obiektowym względem strukturalnego, że to był całkiem inny styl programowania, całkiem inna idea. W pewnym stopniu tak jest z biblioteką Async.io. Tak ją będę tutaj nazywał, chociaż poprawnie się ją czyta Async.io. Jednak w najprostszym przypadku programowanie asynchroniczne jest po prostu wbudowane, wlepione w zwykły styl programowania. Samo programowanie asynchroniczne ma bardzo wiele znaczeń. Może to być programowanie wielowątkowe, czyli działające na wątkach, na przykład bibliotece threading albo przy pomocy puli pullthread. Wielorodzeniowe, wieloprocesorowe, czasami chodzi o programowanie sieciowe, ale tutaj się wiąże po prostu pewna idea ostatnimi czasy właśnie rozpatrywana przy pomocy w Pythonie Async.io. No i te kwestie się ze sobą nie wykluczają, to znaczy w jednym programie możemy mieć części działające na wątkach, części działające na rdzeniach, a także inne. Jaka jest główna idea takiego programowania asynchronicznego? Chodzi o to, że nasz program nie zawsze zajmuje 100% naszego procesora, 100% wszystkich zasobów komputera. Komputer przez większość czasu się nudzi. Nawet jak teraz nagrywam ten kurs, no to 90% zasobów mojego komputera nie robią nic. Gdybym w tle włączył obliczanie czegoś, na przykład renderowanie jakiegoś filmu, konwertowanie muzyki, wykonywałoby się to w taki sposób, żebyś tego w ogóle nie zauważył. I tak należy patrzeć na programowanie asynchroniczne, czyli w czasie, kiedy komputer nie jest w 100% obciążony albo na coś czeka, na przykład na odpowiedź serwera, to w tym czasie może wykonywać inne operacje. Czy jest to rozwiązanie problemu marnowania czasu bądź mocy obliczeniowej przez komputer? Również jest to rozwiązanie problemu przywieszania się aplikacji, gdy ta się czymś zajmuje. W szczególności przed erą procesów wielorodzeniowych, kiedy głównie były w ogóle jednowątkowe, kiedy zaczął się jakiś program, zaczął się cały system. Trzeba było po prostu komputer restartować. Wszystkie programy musiały działać idealnie. W tym momencie, jeżeli zawiesza się jeden program, nie zawiesza to całego systemu. Co więcej, dobrze operując programowaniem asynchronicznym, możemy sprawdzić, że nawet jeżeli nasza aplikacja czymś się zajmuje, coś prowadzi, generalnie zużywa zasoby i czekamy na wynik, to mimo że ta część jak gdyby jest przywieszona, to cała reszta programu działa. Z takim programowaniem jednak spotkamy się dopiero w rozdziale drugim. Dla nas, skoro już wiemy, jakie problemy rozwiązuje programowanie asynchroniczne, to pytanie, w jaki sposób się je implementuje. Już wspomniałem, może to być przy pomocy wątków. Wątki w Pythonie działają całkowicie inaczej niż we wszystkich innych językach programowania. No, jest kilka, które mają ten sam model co Python, ale zazwyczaj nie tak są one rozwiązane. Procesy to jest biblioteka multiprocessing w Pythonie, bardzo potężna i jej się przyjrzymy głównie w tym rozdziale. Nie tylko tej bibliotece, ale będzie ona stanowiła lwią część tego rozdziału. Pule, pull albo thread pull, gdzie pierwsze odnosi się do procesów, drugie do wątków, czyli to nadal są wątki, procesy, tylko po prostu można powiedzieć inaczej nazwane, inaczej przeprowadzane. Jest to nowość w Pythonie od Pythona 3.3, Async.io. Jest to skrót od asynchronicznego input-output, czyli wejścia-wyjścia. Generalnie rozwiązuje kilka problemów z wątkami czy też procesami, które trudno rozwiązać innymi metodami, aczkolwiek nie jest tak, że Async.io jest receptą na całe zło i że na pewno jest lepsze od wątków i procesów. Nie. To jest po prostu inny sposób, a w sposób trzeba dobrać. Cyton. Jeżeli Python czytamy jako Python, to Cyton. W wielkim i trochę zakłamanym uproszczeniu będzie to pisanie bibliotek w języku C,
z wykorzystaniem wątków i procesów i skompilowanie ich do programu, który może rozumieć Python. Takim przykładem jest NumPy, potężne narzędzie do obliczeń numerycznych, które właśnie radzi sobie z wielowątkowością, jak gdyby poza Pythonem. Podobnie z Pandasem, który służy do obliczeń na macierzach. No i są także inne, na przykład framework Tornado do stron internetowych jako zamiennik Django. Działa właśnie asynchronicznie, ale takich bibliotek, które są skondensowane dokładnie na coś, na jakiś problem i działają we własnym systemie wielowątkowości czy wieloprocesowości, jest o wiele więcej. Nie będę ich tutaj wymieniał. W większości pewnie nawet nie znam, jest ich po prostu za dużo. Natomiast te wymienione tutaj są główne, a my w tym kursie zajmiemy się czterema pierwszymi wymienionymi. Zapraszam więc do kolejnej lekcji.